Biden nadal walczy o polityczne życie, ale jego przyszłość w Białym Domu wydaje się niepewna, więc wielu uczestników szczytu NATO korzysta z okazji, żeby skontaktować się zakulisowo z ludźmi Trumpa. Wśród zainteresowanych są oficjele wysokiej rangi ze wschodniej i północnej Europy, gdzie najbardziej rośnie zaniepokojenie, że Trump, jeśli wróci do Białego Domu, obetnie pomoc wojskową dla Ukrainy. Politycy europejscy mają w pamięci dawne pogróżki Trumpa, że wycofa Amerykę z NATO, zaś teraz jeden z jego najbliższych ludzi powtarza, że USA muszą skupić się na Chinach, podczas gdy wojna w Ukrainie jest problemem Europy, która nie powinna nagabywać Ameryki o pomoc.